Wielkie miasto przemysłowe, serce robotniczej Polski, nie posiadało przed wojną ani jednej wyższej uczelni. Rządy kapitalistyczne starały się utrzymać masy pracujące w ciemnocie i zacofaniu. Dziś, dzięki zwycięstwu klasy robotniczej i jej partii, Łódź stała się jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Po roku 1945 powstało w Łodzi 11 wyższych uczelni, których studiuje obecnie 16 tysięcy młodzieży. Grywa Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej. Oto świetlica przy zarządzie okręgowym ZAMP w Łodzi. Codziennie zbierają się zampowcy, żeby uczyć się czytać prasę, przygotowywać materiały do referatów, pogadanek i prelekcji. Panuje tu spokój i cisza. Ale w pokoju obok trwa ożywiona dyskusja. Tutaj omawia się zadania organizacyjne. W tej chwili zampowcy dyskutują sprawy związane z pierwszą konferencją okręgową, która jest wielkim wydarzeniem w życiu organizacji. Konferencja okręgowa to podsumowanie wyników długiej, wytężonej pracy, to wytyczenie konkretnych zadań na przyszłość. Stała się ona prawdziwym świętem akademików Czerwonej Łodzi. Na gmachach wszystkich wyższych uczelni pojawiły się flagi i transparenty witające konferencję. A oto gmach ogniska, w którym odbyły się obrady. Już od wczesnych godzin rannych zaczęły przybywać delegacje reprezentujące wszystkie łódzkie uczelnie. Konferencję otworzył przewodniczący zarządu okręgowego, kolega Salwa Zbigniew. Na sali obrad obok młodzieży zasiedli przedstawiciele postępowej profesury. Do prezydium konferencji zostali powołani przedstawiciele zarządu głównego i zarządu okręgowego ZAMP oraz aktywiści Okręgu Łódzkiego. W imieniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej powitał konferencję towarzysz Żebrowski. Partia specjalną opieką otacza młodzież. ZAMP musi czuwać, aby z murów naszych uczelni wyszli świadomi swych zadań nowi budowniczowie Polski socjalistycznej. Referat sprawozdawczy wygłosił przewodniczący zarządu okręgowego kolega Salwa. Powiedział on między innymi: od okresu zjednoczenia organizacja nasza wzrosła liczebnie i okrzepła ideologicznie. Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej kształci młodzież, wychowuje nowego człowieka. Nie jeden z obecnych tu na sali pierwsze swe kroki na terenie akademickim stawiał pod opieką organizacji. Kolega Zygmunt Kowalczyk jest aktywnym członkiem ZAMP-u. Na studia do Łodzi przybył przed 2 laty. W mieście nie znał nikogo. Po radę i pomoc zwrócił się do zarządu okręgowego ZAMP-u. Zygmunt był w trudnej sytuacji. Chciał studiować, ale czy potrafi dać sobie radę w obcym, nieznanym mieście? Rodzice niewiele będą mu mogli pomóc. To nic, Zygmuncie. Państwo Ludowe przyjdzie ci z pomocą. Właśnie dla takich jak ty. Wszystkie uczelnie stoją dziś otworem. Mieszkanie w domu akademickim i stypendium uwolnią ci od kłopotów materialnych. Zaczęły się dni wytężonej pracy. Początek był najtrudniejszy. Ale wytrwałość i zapał przezwyciężyły wszystkie przeszkody.
Na zebraniach ZAMP-u Zygmunt zapoznał się z podstawami światopoglądu marksistowskiego. Pod wpływem wiedzy marksistowskiej, pogłębianej systematycznie w pracy samokształceniowej, pod wpływem klasyków marksizmu, wielkich dzieł Lenina i Stalina, Zygmunt stał się uświadomioną, wyrobioną ideologicznie jednostką. Zdobytą wiedzę zaczął przekazywać innym. Pierwsze wystąpienie na seminarium marksistowskim stało się początkiem jego aktywnej pracy w organizacji. Swojej postawiliśmy sobie również zadanie nie tylko zamknąć się w swoich ramach, w ramach wyższych uczelni, ale możliwie szeroko wyjść poza nie, wiązać młodzież studencką z młodzieżą robotniczą Zygmunt i chłopską. Zygmunt w całej pełni doceniał wagę tego zagadnienia. Znał przecież wieś i jej bolączki. Z zapałem zabrał się do pracy społecznej. Referat pracy społecznej zarządu okręgowego prowadzi wiejskie uniwersytety niedzielne. Ekipy studenckie coraz częściej zjawiają się we wsiach i osadach województwa łódzkiego. W skład ekipy wchodzą słuchacze z rozmaitych uczelni. Koledzy z medycyny i stomatologii mają wiele kłopotu ze sprzętem i narzędziami. Muszą przecież na miejscu urządzić prowizoryczną klinikę. Studenci przywieźli również książki. Koledzy z miejscowego kola ZMP z ochotą pomagają przy rozładunku. Tymczasem w świetlicy rozpoczął się już wykład Uniwersytetu Niedzielnego. Sala Domu Ludowego jest wypełniona po brzegi. Po każdym wykładzie odbywa się dyskusja. Prelegent musi wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Odpowiedzieć na wszystkie pytania. Uzupełnieniem wykładów są pokazy filmowe organizowane przez słuchaczy PWSF. Koledzy z medycyny i stomatologii też nie próżnują. Czyż niedoskonałe połączenie pracy społecznej z praktyką zawodową? Zampowcy przejawiają ożywioną działalność nie tylko na odcinku wiejskim. Oto wnętrze jednej z ludzkich świetlic robotniczych. Studenci pomagają kolegom zetempowcom w przygotowaniach do uroczystości pierwszomajowych. W sali zampowcy prowadzą kurs początkowego nauczania. Analfabetyzm, smutna pozostałość rządów kapitalistycznych, którą musimy zlikwidować. W nauce i w pracy organizacyjnej, w pracy ideowo-wychowawczej i społecznej kształtowała się i rozwijała coraz bardziej świadomość polityczna Zygmunta. Zrozumiał on istotę walki klasowej, której front przebiega również przez wyższe uczelnie. Jako jedno z głównych, począwszy już od zjednoczenia, stanęło zadanie poważne i trudne. Walka ideologiczna, walka z pseudonaukowymi teoriami, burżuazyjnymi teoriami głoszonymi z katedry. Walka o klasową, marksistowską naukę.
Nie, panie profesorze. To są idealistyczne założenia. My tego nie możemy przyjąć. Takie wykłady nie przynoszą nam żadnego pożytku. Koledzy, wraz z postępową częścią profesury rozpoczynamy walkę o prawdziwie postępową treść nauki. Jednocześnie musimy dążyć do polepszenia naszych wyników pracy. Proponuję utworzenie zespołów samopomocy w nauce. Zygmunt jako jeden z pierwszych zabrał się do zorganizowania i poprowadzenia pracy w ZSN. Wszystkie egzaminy zdane z wynikiem pomyślnym w przepisanym terminie. Nowa, kolektywna forma nauki okazała się słuszna. ZSN kolegi Zygmunta zdał próbę życia. W parze z naszą działalnością organizacyjną i w ścisłym powiązaniu szła nasza praca wśród ogółu studentów w masowych organizacjach studenckich. Akademickie Zrzeszenie Sportowe czuwa nad wychowaniem fizycznym studentów. ZAMP współpracuje z AZS-em i przychodzi mu z pomocą. Główną wytyczną w naszej dalszej pracy niech będzie dla nas wypowiedź Lenina, wielkiego nauczyciela młodzieży. Powinniście wychowywać się na komunistów. Zadaniem Związku Młodzieży jest postawić swoją działalność praktyczną tak, aby ucząc się, jednocząc, walcząc, młodzież ta wychowywała siebie i wszystkich tych, którzy widzą w niej wodza, aby wychowywała komunistów. Dla uczczenia pierwszej okręgowej konferencji młodzież wszystkich uczelni powzięła zobowiązania deklarujące wzmożenie wysiłku w nauce i pracy dla wykonania zadań postawionych przed młodzieżą przez plan sześcioletni. Konferencje zakończyły wybory do nowych władz organizacyjnych. Po dokładnym omówieniu poszczególnych kandydatur przystąpiono do głosowania. Przed wypisaniem nazwiska na kartce wyborczej, przed oddaniem głosu, trzeba dobrze się zastanowić. Spośród kilkutysięcznej rzeszy ludzkich zampowców trzeba wybrać najlepszych. W skład nowego zarządu okręgowego weszli najbardziej wyrobieni ideologicznie i organizacyjnie, najbardziej ofiarni w pracy członkowie organizacji. Nowy zarząd poprowadzi młodzież akademicką Czerwonej Łodzi do dalszej konsekwentnej walki o zbudowanie socjalizmu w naszym kraju.